Dzień dobry, witamy w kolejnym programie z cyklu Moc Historii. Na początku przedstawimy się, jesteśmy w stałym składzie. Cezary Jastrzębski. Z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Robert Kałuża. Jesteśmy w stałym składzie, ale program dziś szczególny, bo jesteśmy też w bardzo konkretnym miejscu. Mianowicie w Wyższym Seminarium Duchownym w Sandomierzu. A z jakiej okazji? To myślę, że dr Cezary Jastrzębski krótko powie, a potem przedstawimy naszego gościa. No z okazji szczególnej, dlatego że seminarium obchodzi 200. rocznicę swojego istnienia. Przy czym to jest też o tyle fascynujące, że no 200 lat to jest przecież potężna epoka. To są różne osoby, to są różne wydarzenia i tragiczne w dziejach naszego kraju, ale też bardzo ważne dla Sandomierza, dla diecezji sandomierskiej czy dla regionu świętokrzyskiego. Natomiast w tym kontekście, który dotyczy seminarium, warto pamiętać, że te początki takiego kształcenia duchownych w Sandomierzu są znacznie starsze. My dzisiaj będziemy mówić o tym dwustuleciu, ale na pewno odwołamy się do tego, co było wcześniej, bo takie wątki z Sandomierzem niezwykle interesujące też są związane. Dziś naszym gościem będzie ksiądz Piotr Tylec, dyrektor Biblioteki Diecezjalnej w Sandomierzu, wieloletni prefekt Wyższego Seminarium Duchownego, który będzie naszym jakby przewodnikiem w tej bogatej historii tego miejsca i mam nadzieję, że pozwoli nam poznać historię, usystematyzować tę wiedzę. Może będzie też okazja, żeby jakieś ciekawostki przemycić. Witamy serdecznie. Witam serdecznie wszystkich radiosłuchaczy. Szczęść Boże. Od czego zaczynamy? No to może porozmawiajmy o tym podłożu, czyli o tej problematyce, która sięga znacznie dalej niż 200 ostatnich lat, a wiąże się z takimi inicjatywami, które zmierzały do tego, żeby duchowni znajdowali się na odpowiednim poziomie pod różnym względem, bo wiemy, że i tak to dzisiaj wygląda, że kształcenie w seminarium obejmuje czasami, niektórzy się dziwią, jakie dziedziny nauki czy życia, ale wiążą się właśnie z tą posługą, którą kapłani sprawują i dlatego też te kompetencje muszą być na odpowiednim poziomie. I takie właśnie starania podjęto w Sandomierzu już dawno. To nie tylko w Sandomierzu, ale właśnie kształcenie duchownych jest od samego początku historii Kościoła. Już od zarania sam Pan Jezus, można powiedzieć, został pierwszym rektorem swoich apostołów. To on ich nauczał, mówił im, jak mają ewangelizować, jak mają głosić dobrą nowinę. Oczywiście Pan Jezus odszedł z tego świata, zmartwychwstał, pozostawił apostołów. Oni potem także uczyli swoich uczniów, zwanych ojcami apostolskimi. A potem ta formacja ku kapłaństwu zazwyczaj odbywała się na takiej zasadzie uczeń i mistrz. Znamy może różnego rodzaju opowiadania o ojcach pustyni, apoftegmaty, właśnie tam Abba, który był nauczycielem i jego uczeń, który się przysłuchiwał, który potem sam stawał się z czasem kapłanem i mistrzem dla kogoś innego. Ta sytuacja zmieniła się dopiero od wieku VI, kiedy powstał pierwszy zakon założony przez świętego Benedykta, benedyktyni. To oni przejęli tą formę i instytucję formacyjną dla przyszłych kapłanów, ale nie tylko. To nie tylko zakony, także właśnie przy zwykłych parafiach, tam gdzie przebywał konkretny duchowny, zgłaszał się młody człowiek, który chciał poświęcić swoje życie Panu Bogu i on właśnie przy tym kapłanie uczył się odprawiać liturgię, uczył się głosić kazania. I w wieku XVI, kiedy Kościół niestety dotknęła ogromna klęska podziału, czas reformacji, dostrzeżono, że jednak ta formacja prowadzona na zasadzie takiego prostego naśladownictwa już nie wystarcza. Potrzeba kapłanów bardziej światłych, kapłanów, którzy będą bardziej wykształceni, którzy będą posiadali konkretną wiedzę. Z tej racji podczas Soboru Trydenckiego, który był odpowiedzią na reformację, która dotknęła Kościół katolicki, podczas Soboru Trydenckiego wydano dekret, tak zwany dekret o seminariach, miało to miejsce 15 lipca 1563 roku. I ten dekret mówi o tym, że w każdej diecezji powinno być seminarium duchowne. To pierwsze seminarium duchowne zostało założone przez świętego Karola Borromeusza na terenie Włoch. Natomiast w Polsce odbyło się to nieco później. Wiemy, że dekrety Soboru Trydenckiego zostały przyjęte w Polsce najpierw przez Sejm w Parczewie w 1564 roku przez króla Zygmunta Augusta, a przez stronę kościelną dopiero na synodzie prowincjalnym w Piotrkowie w roku 1577. Ale to
nie wyszło automatycznie. To nie było tak, że od razu w każdej diecezji powstało seminarium duchowne. Były diecezje, w których jeszcze w wieku XVIII nie funkcjonował zakład dla kształcenia duchownych. To najstarsze seminarium duchowne w Polsce powstało w Braniewie. Zostało założone w 1535 roku przez kardynała Stanisława Hozjusza. Prowadzili je jezuici. Potem powstało seminarium we Wrocławiu w tym samym roku, ale ono znajdowało się poza terenem Polski, choć w archidiecezji gnieźnieńskiej. Potem seminarium duchowne we Włocławku w 1569 czy w Poznaniu w 1576 roku. I wytworzyła się w Polsce taka sytuacja dość specyficzna, że te seminaria przede wszystkim prowadzone były przez trzy zakony. Przez Towarzystwo Jezusowe, czyli przez jezuitów, przez księży misjonarzy i przez księży życia wspólnego, czyli tak zwanych Bartoszków. I taka sytuacja istniała do połowy wieku XIX, kiedy ze względu na kasaty zakonów i ze względu na ograniczenia władz, przede wszystkim seminaria duchowne stały się seminariami prowadzonymi przez księży diecezjalnych. No właśnie, i tak jak ksiądz wspominał o jezuitach, to jest ten motyw, który dotyczy już ściśle Sandomierza, gdy mówimy o tych odległych początkach związanych z genezą dzisiejszego Wyższego Seminarium Duchownego, bo tak właśnie było, że istniejący klasztor jezuitów w Sandomierzu stał się podstawą do uruchomienia seminarium duchownego. Było to 200 lat wcześniej niż powstanie obecnego dzisiejszego seminarium i wobec tego mówimy już o takich tradycjach, które sięgają 400 lat. I to jest też nawet ciekawy wątek, że czasami niektórzy docierają do informacji o tym, że byli tutaj duchowni, których nazywano fiołkami. To są właśnie ci klerycy z seminarium jezuickiego, powołanego 400 lat temu, którzy oprócz sutanny nosili takie wierzchnie okrycie aż do zakończenia seminarium, które było w kolorze fioletowym. Więc no właśnie, sięganie do takich różnych informacji okazuje się niezwykle cenne, bo potem jakiś tekst, gdzie pada sformułowanie i nie rozumiemy, jest dla nas jasny, gdy możemy odwołać się właśnie do takiej przeszłości. Tak, to prawda. Dzisiejsze seminarium duchowne, w którym się znajdujemy, nie jest pierwszym seminarium, które istniało w Sandomierzu. Musimy pamiętać, że w okresie nowożytności diecezja krakowska, w której znajdował się Sandomierz, była jedną z większych w Europie pod względem liczby ludności oczywiście. Z tego względu w dalej położonych miastach od Krakowa zaczęły powstawać zakłady dla kształcenia duchownych, między innymi w Lublinie czy w Kielcach. I taka sytuacja też miała miejsce w Sandomierzu, gdzie powstało seminarium duchowne dla archidiakonatu sandomierskiego, dla tej części położonej blisko miasta Sandomierza. Fundatorem tego seminarium był duchowny diecezjalny ksiądz Mikołaj Leopoldowicz, który był proboszczem nieistniejącej już parafii świętego Piotra w Sandomierzu, położonej nieopodal klasztoru jezuitów. Ta fundacja seminarium duchownego miała miejsce w roku 1636, a grono profesorskie praktycznego punktu widzenia spełnili oczywiście księża jezuici, którzy mieli ku temu odpowiednie wykształcenie. W Sandomierzu Towarzystwo Jezusowe założyło swój klasztor już w 1602 roku. To pierwsze seminarium duchowne w Sandomierzu istniało prawie 140 lat, do roku 1773, a więc do czasu kasaty klasztoru i zakonu jezuitów. Szacuje się, że właśnie przez ten okres przygotowano do kapłaństwa około 200 alumnów. Co stało się po kasacie zakonu i klasztoru jezuitów w Sandomierzu? Otóż początkowo klerycy, którzy jeszcze pozostali w tym seminarium, zostali przeniesieni do domu księży emerytów. Tam w jakimś stopniu próbowali się przygotować do kapłaństwa. Okazało się to niemożliwe i ostatecznie zostali przeniesieni do funkcjonującego jeszcze seminarium duchownego w Kielcach. Natomiast tutaj w Sandomierzu pozostała tylko taka mała grupka chłopców, którzy chcieli być kandydatami do seminarium. Nie mieli jeszcze odpowiedniego wieku, nie mieli jeszcze odpowiedniego wykształcenia i tutaj właśnie przy kościele kolegiackim przygotowywali się, zdobywali odpowiednią wiedzę, żeby potem mogli studiować w seminarium duchownym w Kielcach. Przypomnę Państwu, że dziś Moc Historii gości w Wyższym Seminarium Duchownym w Sandomierzu z okazji jego jubileuszu. Przypominamy historię seminarium, no i jesteśmy już jakby po tym pierwszym takim okresie, pierwsze informacje już za nami. Do jakiego okresu przejdziemy teraz? Teraz przejdziemy do okresu, kiedy diecezja sandomierska już
istnieje, czyli do roku 1818, chociaż w rzeczywistości do roku 1819, kiedy diecezja sandomierska nie istniała już tylko na papierze, ale faktycznie. Pierwszym biskupem sandomierskim był biskup Stefan Hołowczyc. Zarzuca się temu biskupowi często to, że nie dopełnił dwóch rzeczy w związku ze swoją diecezją, a mianowicie nigdy do niej nie przybył i nie założył w niej seminarium duchownego. O ile ten pierwszy fakt, że nigdy nie przybył do Sandomierza, był racją. Tak, nigdy nie przybył do Sandomierza, zarządzał diecezją z Warszawy, a potem w grudniu 1819 roku został arcybiskupem warszawskim. Natomiast nie jest prawdą, że nie podjął starań dla założenia seminarium duchownego w Sandomierzu, bo na prośbę kapituły kolegiackiej, wówczas już katedralnej w Sandomierzu, złożył odpowiednie pisma, odpowiednie starania w Komisji Rządowej Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego w Warszawie. Z tym, że zrobił to dopiero we wrześniu roku 1819 i Komisja Rządowa mogła tylko odpowiedzieć, że jest zbyt późno i że to seminarium duchowne będzie mogło być uruchomione wraz z rokiem akademickim 1820-1821. I tak rzeczywiście się stało. Z tym, że tak jak wspomniałem, biskup Hołowczyc był już wtedy arcybiskupem warszawskim, a w Sandomierzu zawitał nowy biskup, biskup Adam Prosper Burzyński. Dlatego też temu biskupowi przypisuje się założenie seminarium duchownego w Sandomierzu. Rzeczywiście biskup Burzyński miał dość dużo problemów z założeniem seminarium duchownym w Sandomierzu, bo nie wystarczyła tylko zwykła prośba do władz rządowych, trzeba było spełnić kilka warunków. Pierwszym warunkiem było zdobycie odpowiedniej kadry profesorskiej, zatrudnienie takiej kadry profesorskiej. Okazało się to nieproste, bo komisja rządowa najpierw chciała listę profesorów, na której zostanie też wyznaczona ich pensja, a pytani profesorowie chcieli najpierw znać wysokość pensji. Z tej racji nikt nie chciał ciemno, że tak powiem, zgodzić się na to, żeby być wykładowcą nieistniejącego jeszcze seminarium duchownego gdzieś daleko położonego w Sandomierzu. Ostatecznie udało się zdobyć trzy takie osoby, które były zresztą związane z Sandomierzem. Był to ksiądz Klemens Bąkiewicz, archidiakon sandomierski, który został wyznaczony na rektora tego seminarium, ksiądz Antoni Putyjacki, który był profesorem szkół kieleckich, oraz ojciec Maurycy Kuczępa, który był cystersem, pochodził ze skasowanego już wówczas klasztoru w Koprzywnicy. Proszę księdza, od razu powiedzmy może dwa zdania o księdzu Klemensie Bąkiewiczu, który, no właśnie, jak wyznaczony został na tego pierwszego rektora, a to jest postać też o tyle ciekawa, że w tym, tak to powiedzmy, panteonie rektorów seminarium, to jest ponad 20 osób, o tyle może zwrócić naszą uwagę, że urodził się w Chmielniku, no w naszym tym świętokrzyskim, nie innym Chmielniku. I też, gdy ksiądz wspominał o biskupie Hołowczycu, no to też o tyle były problemy, że przecież nie przyjął ksiądz Bąkiewicz później sakry biskupiej, był tylko nominatem sandomierskim, więc zwróćmy uwagę na to, że takie różne sytuacje w tych losach osobistych księży związanych z seminarium też miały miejsce. I one też czasami powodowały, że osobowość tych, którzy byli rektorami, byli tą zwierzchnością seminarium albo profesorami, wychowawcami kleryków, odgrywała też istotną rolę. Dlatego też, tak jak ksiądz wspominał, to ważne było znalezienie odpowiednich tych trzech osób przynajmniej, żeby móc uruchomić kształcenie. Tak, to prawda. Ksiądz Klemens Bąkiewicz jest bardzo ciekawą postacią dla kościoła sandomierskiego. Co ciekawe, on został wyznaczony na rektora, ale pełnił tą funkcję tylko do czasu otwarcia seminarium, bo w momencie, kiedy zainaugurowano pierwszy rok akademicki, to jego miejsce zajął ksiądz Jan Ratyński. Tym rektorem był tylko dlatego, że wyraził na to zgodę dla celów formalnych. Natomiast też prawdą jest, że był biskupem sandomierskim, ale nie zdążył przyjąć sakry biskupiej. Ta wiadomość o tym, że został biskupem sandomierskim, przyszła zbyt późno. Tak więc postać można powiedzieć swego rodzaju tragiczna, ale jego zasługą jest choćby to, że w okresie, kiedy był administratorem diecezji sandomierskiej po śmierci biskupa Aleksandra Dobrzyńskiego w 1831 roku, wydał statut dla seminarium duchownego, który de facto był swego rodzaju regulaminem i kształtował codzienność życia seminaryjnego kleryckiego.
Statut wydany przez księdza Klemensa Bąkiewicza, biskupa nominata sandomierskiego, nie był pierwszym dokumentem, który kształtował życie w seminarium duchownym, bowiem pierwszy regulamin wydał biskup Adam Prosper Burzyński w 1826 roku. On ten dokument nosił nazwę regulaminu. I ten regulamin bardzo wyraźnie wskazywał, jak ma wyglądać życie w seminarium duchownym, że ma być to formacja duchowa, ale także formacja intelektualna i formacja ludzka w przygotowaniu do ważnej funkcji kapłańskiej. Ten regulamin był bardzo szczegółowy, bowiem nawet mówił, jak ma wyglądać jadłospis w seminarium duchownym, jak ma wyglądać każda godzina kleryka, jak mają wyglądać wykłady, więc to pokazuje też postać biskupa Burzyńskiego, który przez okres swojego zarządu nad diecezją sandomierską wydał aż 822 listy pasterskie, odezwy, kurendy, które kształtowały życie nowo powstałej diecezji sandomierskiej. Mówiliśmy o tym, że to wcześniejsze seminarium jeszcze z czasów jezuickich miało swoją siedzibę właśnie przy nieistniejącym dzisiaj kościele świętego Piotra. To jest to miejsce przed Kolegium Gostomianum, ten trawnik taki rozległy między ogrodzeniem a budynkiem Kolegium Gostomianum. I w związku z tym możemy powiedzieć, że no tak, to jest te 400 lat temu, kiedy to pierwszy obiekt związany z kształceniem kleryków w Sandomierzu powstał. No ale jak było z tymi siedzibami kolejnymi, a szczególnie jeśli chodzi o ten moment, który już teraz nas interesuje, a więc 200 lat temu, gdzie klerycy przebywali. Na mocy bulli ex imposita nobis, która ustanawiała diecezję sandomierską, bardzo dokładnie wyznaczono też miejsce, gdzie ma znajdować się seminarium duchowne dla tej diecezji. Tym miejscem miał być klasztor, były klasztor księży jezuitów w Sandomierzu. Jednak nie było to proste, bo choć rząd przeznaczył pewną sumę pieniędzy na remont tego budynku i przystosowanie go, adaptację do warunków seminaryjnych, to okazało się, że jest to suma zbyt mała, a zresztą rząd wypłacał ją niechętnie. Pamiętajmy też o zniszczeniach tego budynku w 1809 roku, kiedy to Sandomierz ucierpiał w wyniku słynnej bitwy sandomierskiej. Tak, budynek był bardzo zniszczony, wymagał dużych nakładów środków. Z tego względu biskup Burzyński zdecydował się wybrać inne miejsce. Tym miejscem stał się budynek domu księży emerytów, wybudowany w latach 1701-1724. Znajdował się on przy ówczesnej ulicy Panny Maryi, czyli dzisiejszej ulicy Mariackiej. Dzisiaj znajduje się tam budynek kurii diecezjalnej w Sandomierzu. Był to budynek również nieco zniszczony, jednak te nakłady, które były wymagane na jego remont, były po prostu mniejsze i z tego względu biskup Burzyński zdecydował się właśnie tam umieścić seminarium duchowne. Niestety budynek ten mógł pomieścić maksymalnie 25 alumnów i 4 profesorów. Z tego względu część kleryków w początkowym okresie musiała mieszkać poza seminarium duchownym, bowiem ta liczba jeszcze w latach 20. XIX wieku wzrosła do 40 alumnów. Z tego względu około 15 alumnów mieszkało w różnych małych domkach, domkach też kapitulnych, położonych wokół seminarium duchownego. Dziś przypominamy Państwu, bądź przybliżamy historię seminarium duchownego w Sandomierzu. Dla niektórych są to informacje pewnie nowe, dlatego mówię, że przybliżamy, a dla niektórych być może to taka troszkę powtórka z historii. Dochodzimy do pewnego teraz ważnego momentu. W ogóle ten czas, kiedy powstało seminarium, to o tyle ważny moment, że niezwykle trudny. Przecież to jest doba rozbiorowa, a więc my mówimy o różnych regulacjach, które dotyczyły seminarium, ale trzeba nieustannie pamiętać, że to były regulacje, które no, musiały być uzgadniane z władzami carskimi. I tutaj ta sytuacja z punktu widzenia nawet organizacji życia seminaryjnego nie była taka prosta i łatwa. Do tego oczywiście no, trzeba by się troszkę przenieść tak mentalnie w XIX wiek, czyli no, jeszcze nie ma pary, jeszcze nie ma elektryczności, jest to wszystko no, na miarę tamtych możliwości Sandomierza, a więc takiego miasta też, które trochę traciło na znaczeniu, bo stało się miastem przygranicznym, a więc te restrykcje carskie
tego typu ośrodki miejskie obejmowały, czyli hamowano rozwój. Stąd trudności różnego rodzaju, choćby w sensie takim materialnym. Tu nieraz się przypomina w Sandomierzu i współcześni księża mówią, jak wyglądało życie alumnów, którzy musieli wodę pitną czerpać wiadrami z Wisły. A więc, kiedy pomyślimy tymi kategoriami, to warto czasami rzeczywiście odnieść się do tej przeszłości, żeby zobaczyć ten postęp, albo też, żeby podziwiać tych naszych poprzedników. Natomiast w tym wszystkim chyba najważniejsza była ta trudna sytuacja polityczna. No i rzeczywiście w dziejach seminarium to był niezwykle trudny moment, szczególnie gdy sięgniemy pamięcią po czasy powstania styczniowego. Duchowieństwo stanęło na wysokości zadania, chociaż oczywiście mówimy o tych, którzy odważyli się to zrobić, no bo dotyczyło to jakiejś indywidualnej decyzji każdego z duchownych, tak jak każdego Polaka wówczas, co należało zrobić. Rzeczywiście, ten wiek XIX dla seminarium duchownego nie był prosty, choćby właśnie ten przykład noszenia wody z Wisły, czy choćby to, że klerycy, nie wszyscy klerycy mieli własne pokoje spano na salach wykładowych, gdzie potem w ciągu dnia odbywały się wykłady. Klerycy też nie mieli własnej kaplicy, gdzie mogliby się modlić, a na rozmyślania, na medytację, na różaniec, na godziny brewiarzowe udawali się do katedry. Natomiast wydaje się, że ta sytuacja polityczna była najtrudniejsza w tej rzeczywistości seminaryjnej i ten brak własnej ojczyzny też doskwierał poszczególnym klerykom i widać to bardzo wyraźnie na przykładzie działań niepodległościowych zmierzających do wybuchu powstania styczniowego. Już w 1861 roku część kleryków wzięła udział w pielgrzymce, którą zorganizował biskup Józef Juszyński w pielgrzymce z Sandomierza na Święty Krzyż, w pielgrzymce patriotycznej. Ale nie wszyscy klerycy mogli wziąć udział, więc grupa kleryków 29 dwa dni wcześniej rzekomo udała się na przechadzkę, a tak naprawdę poszli na Święty Krzyż, żeby móc tam wziąć udział w tych patriotycznych manifestacjach. Za to zresztą zostali potem ukarani, ale z seminarium duchownego nie wydaleni. Takim ważnym wydarzeniem dla społeczności seminaryjnej był dzień 9 listopada 1861 roku, bowiem tego dnia przed gmachem seminarium został aresztowany ksiądz Franciszek Przybyłowski, profesor seminarium duchownego, który angażował się w różnego rodzaju manifestacje patriotyczne. Dzień wcześniej wziął udział w pogrzebie, który przemienił się właśnie w taką manifestację. Klerycy oczywiście pośpieszyli z pomocą swojemu profesorowi, zwoływali ludność, zrobiła się kolejna manifestacja, co bardzo władzom rządowym się nie podobało. I to był taki moment zwrotny, że klerycy poczuli tego ducha narodowego. Oczywiście wzięli znowu bardzo licznie udział w odpuście świętokrzyskim 14 września 1862 roku, a kiedy wybuchło powstanie styczniowe w nocy z 22 na 23 stycznia 1863 roku, już po kilkunastu dniach zaczęli zgłaszać się do oddziałów powstańczych. Zresztą do seminarium duchownego zajechał także z prośbą o zaangażowanie major Dionizy Czachowski, który miał zezwolenie biskupa Juszyńskiego, biskupa, który otwarcie popierał powstanie styczniowe. I pierwsza grupa 16 alumnów udała się gdzieś w połowie lutego 1863 roku do oddziałów powstańczych. Wzięli choćby udział w bitwie pod Staszowem w dniu 17 lutego. W marcu kolejna grupa opuszcza seminarium duchowne. I w sumie tych alumnów, którzy zaangażowali się w działania powstańcze, było aż 23. To prawie połowa ówczesnego stanu wszystkich alumnów. Niestety tylko nieliczni potem powrócili do seminarium duchownego. Część z nich zrezygnowała z obawy przed represjami. Bali się, że jeżeli będą w stałym miejscu w seminarium duchownym, dotkną ich jakieś represje. Inni po prostu zaznali nieco życia świeckiego, wojaczki i z tego względu postanowili nie wracać do seminarium duchownego. Niestety też wielu z nich nie uniknęło tych represji popowstańczych i wiele lat spędziło na katorze na Syberii. Kilku powróciło do seminarium duchownego i nawet nie unikali represji związanych ze swoim udziałem w powstaniu po tym, jak zostali duchownymi. Takim przykładem jest ksiądz Jan Wencel, związany potem bardzo z Radomiem, który praktycznie do końca XIX wieku różnego rodzaju niechęć do swojej osoby doznawał ze strony władz państwowych. Z powstaniem styczniowym związane jest też inne bolesne wydarzenie, a mianowicie
W nocy z 16 na 17 czerwca 1863 roku w seminarium duchownym wybuchł pożar. Nie był on związany z żadnymi działaniami powstańczymi, po prostu był to zupełny przypadek i zbieżność tego okresu. Wówczas spalił się i dach seminarium, spaliło się całe poddasze, między innymi spaliła się biblioteka seminaryjna. To było bardzo bolesnym wydarzeniem dla wspólnoty seminaryjnej. Na szczęście z pomocą pośpieszyło duchowieństwo diecezjalne, które zaczęło wpłacać różnego rodzaju kwoty pieniężne na to, żeby to seminarium odbudować. Odbudowano je nawet w większej formie niż dotychczas. Dobudowano jedno piętro, dobudowano dwie oficyny. Dzięki temu można było między innymi zorganizować w końcu kaplicę dla kleryków. I zakończenie tych prac budowlanych miało miejsce wiosną 1865 roku. No i ten czas drugiej połowy XIX wieku wiąże się również z tym, że jak mówimy o siedzibach seminarium, to też jest trudny moment dla funkcjonowania seminarium z punktu widzenia takiego po prostu bytowego. Ale oczywiście w tym też kontekście zawsze warto przypomnieć znowu kolejną postać, choć oczywiście ograniczamy się przecież tylko do takich, powiedzmy sobie, kilku najważniejszych, czyli postać innego biskupa, później sandomierskiego, a też rektora seminarium, czyli księdza Mariana Ryksa. Niezwykle interesująca postać. Wiem, że ksiądz przygotował biografię, która wkrótce się okaże, więc o księdzu Ryksie mógłby ksiądz zapewne wiele powiedzieć. No ale właśnie ten moment taki, gdybyśmy spróbowali też na chwilę się zatrzymać w tej drugiej połowie XIX wieku, jeśli chodzi o warunki lokalowe i właśnie taką dla przywołania jedną z postaci, gdybyśmy mogli scharakteryzować. Tak, druga połowa XIX wieku to też zmiana na płaszczyźnie diecezjalnej, a mianowicie bardzo duży wzrost liczby ludności na terenie diecezji sandomierskiej, choćby sam rozrost miasta Radomia, który staje się powoli dominującym miastem w diecezji sandomierskiej. A co za tym idzie? Duża potrzeba nowych duchownych, którzy będą posługiwali na parafiach nie tylko jako proboszczowie czy administratorzy, ale też jako wikariusze i prefekci szkolni. Z tego względu potrzeba wielu kandydatów, którzy w seminarium duchownym mogliby przygotować się do kapłaństwa. Natomiast te warunki lokalowe, pomimo tej rozbudowy z roku 1865, nie były łatwe. Mogło się w seminarium duchownym kształcić raptem 60, może 70 kandydatów. Co więcej, w latach 90. XIX wieku do seminarium duchownego w Sandomierzu przybywa część kleryków z Kielc, gdzie też nie mogą odbywać swojego przygotowania do kapłaństwa. Sytuacja staje się bardzo trudna i z tego względu biskup Antoni Sotkiewicz, ówczesny ordynariusz sandomierski, podejmuje starania dla utworzenia nowego miejsca seminaryjnego. Myśli o budowie całkowicie nowego gmachu naprzeciwko ówczesnego gmachu seminaryjnego, czyli przy ulicy Panny Marii, ale koszta tej budowy i zakupu placu okazały się zbyt duże. Strona rządowa też zachęca biskupa Sotkiewicza do tego, żeby seminarium duchowne przeniósł do Radomia, ale biskup Sotkiewicz znowu nie jest ku temu skłonny, bo bał się, że wymuszą także przeniesienie stolicy biskupiej do Radomia, czego chciał uniknąć. I tak naprawdę z pomocą przychodzą same władze carskie, które wprowadzają na terenie Królestwa Polskiego klasztory etatowe. Między innymi takim klasztorem etatowym był klasztor monastyczny panien benedyktynek w Sandomierzu. Oznaczało to, że jeżeli w danym klasztorze liczba zakonnic, zakonników spadnie poniżej ustalonej, klasztor będzie zamykany. Klasztor sandomierski miał liczbę etatów 8, a więc jeżeli ta liczba spadła poniżej 8, miał być zamknięty. Stałoby się tak w latach 90. XIX wieku, jednakże do tego klasztoru sandomierskiego przybywają karmelitanki z Dubna. Klasztor zostaje uratowany, ale niestety w 1903 roku liczba spada poniżej 8, nie ma wyjścia. Benedyktynki przenoszą się do Łomży, natomiast władze carskie zamierzają w budynkach ich klasztoru urządzić koszary, natomiast istniejący obok klasztoru kościół świętego Michała Archanioła, to miał się ten kościół stać cerkwią. Jednakże strona kościelna podjęła starania ku temu, żeby uratować zabudowania klasztorne przed zaborem przez władze carskie.
Tutaj taką aktywną postacią był administrator diecezji, ksiądz Stanisław Zdzitowiecki, późniejszy biskup włocławski. I on dzięki staraniom u władz carskich wyprosił, aby seminarium duchowne przeniosło się właśnie do tych zabudowań poklasztornych. Natomiast budynek ówczesnego seminarium przy ulicy Panny Marii przekaże na potrzeby władz powiatowych. Tak też się stało i ten okres od jesieni 1903 do jesieni roku 1904 stał się bardzo intensywny. Seminarium duchowne w jeden rok musiało przystosować były klasztor panien benedyktynek do celów seminaryjnych. Musimy sobie tylko usmysłowić, że panny benedyktynki w ostatnim okresie, a szczególnie już w ostatniej ćwierćwieczy wieku XIX, nie mogły należycie zadbać o ten budynek. Był on w opłakanym stanie. Podjęto wielki wysiłek. Wysiłek zarówno diecezji sandomierskiej, która składała się na adaptację budynków klasztornych na cele seminaryjne, jak i też poszczególnych osób. I tutaj właśnie na uwagę zasługuje osoba księdza Mariana Ryksa, który pełnił w tym okresie funkcję regensa, czyli dzisiejszego rektora seminarium duchownego. To on właśnie dzięki własnym zabiegom, dzięki wyjazdom na parafię, zachęcając wiernych i duchownych do wsparcia tego dzieła, przysłużył się do tego, aby seminarium duchowne ze spokojem mogło się przenieść w nowe miejsce. On też zatrudnił odpowiednie osoby ku temu, aby te budynki seminaryjne mogły stać się odpowiednie. Między innymi tutaj postać Józefa Dziekońskiego, słynnego architekta, czy Zygmunta Słomińskiego, późniejszego prezydenta Warszawy. Te bliskie relacje z tymi osobami stały się o tyle dobre, że rzeczywiście położyli oni wielki fundament ku temu, żeby to seminarium duchowne w tym miejscu się znalazło. Ostatecznie te zabiegi księdza Mariana Ryksa zaowocowały tym, że seminarium duchowne w nowym miejscu zainaugurowało swój nowy rok akademicki 31 października 1904 roku. Ale to nie koniec prac nad seminarium duchownym, nad tym, żeby mogło ono spokojnie funkcjonować w nowym miejscu. Mianowicie od roku 1905 budowane jest nowe skrzydło. Dotychczasowy klasztor panien benedyktynek posiadał dwa skrzydła, ogromne, ale zbyt małe, żeby pomieścić wszystkich kleryków i kuchnię, i refektarz, i kaplicę. Z tego względu dobudowano jedno skrzydło w takim samym stylu i zakończenie tych prac miało miejsce w roku 1906. Ale to jest właśnie bardzo symptomatyczne i ważne, o czym ksiądz wspomina teraz, dlatego że no nie bez powodu mówiliśmy o tych początkach kształcenia alumnów w Sandomierzu, gdy przywoływaliśmy klasztor jezuitów, bo przecież założycielką, fundatorką klasztoru benedyktynek była rodzona siostra Hieronima Gostomskiego, który zakładał klasztor jezuitów w Sandomierzu, a ona, czyli Elżbieta z Gostomskich-Sieniawska, założyła klasztor benedyktynek, do którego seminarium się przeniosło w tych swoich dziejach, a więc po tak prawie 100 lat minęło od momentu, gdy seminarium funkcjonowało i seminarium znalazło się w budynkach, które mają takie konotacje właśnie. Tak więc możemy powiedzieć, że no właśnie czasami ta geneza jest potrzebna do tego, żeby różne nici, różne wątki można było zebrać w pewnym miejscu i tak jest właśnie w przypadku Wyższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu. Tutaj właściwie dziś musimy postawić kropkę, natomiast myślę, że ksiądz Piotr obieca, że pojawi się w następnym programie, tak? Tak, mam ogromną nadzieję, że tak będzie. My również, by kontynuować opowieść o historii Wyższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu, a dziś dziękujemy Państwu już za uwagę. Cezary Jastrzębski, Robert Kałuża, realizator Tomasz Tamborski.